poniedziałek, 29 lipca, 13 minut po godzinie 20 na początek strefy publicznej. Dzisiaj barometr wyborczy, jak zwykle godzina rozmowy o polityce, o najważniejszych informacjach, szczególnie o trwającej kampanii wyborczej. Przemysław Nazę, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w studiu również moich i Państwa gości. Posłowie, poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Polak. Dzień dobry, witam Państwa. Poseł Platformy Obywatelskiej Artur Dunin. Witam serdecznie. Poseł Solidarnej Polski Tadeusz Woźniak. Kłaniam się Państwu. Poseł Kukiz 15 Piotr Apel. Dzień dobry. Przewodniczący Porozumienia w regionie łódzkim Włodzimierz Fisiak. Witam Państwa serdecznie. I przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Łódzkiej Radzie Miejskiej Sylwester Pawłowski. Witam panów bardzo serdecznie. Witamy nie tylko radiosłuchaczy, ale także tych, którzy oglądają naszą relację, naszą dyskusję, nasz program na radiowym Facebooku. Jesteśmy, można nas również oglądać. To zacznijmy od tego, co powiedział dzisiaj rano w Onet Rano Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wypowiedział się na temat wiecu przeciw nienawiści w Białymstoku. Może być takie zagrożenie, że ten marsz był wykorzystany cynicznie przez niektóre partie polityczne do tego właśnie, żeby na tych właśnie osobach zbijać swój polityczny kapitał. Nie chcę tutaj nikogo atakować, ale jak widzę hasło Solidarność naszą bronią i wiem, że są tam ludzie bardzo związani z PZPR-em, nie wydaje mi się to trochę komiczne. Komiczne, komentował Stefaniak. Panie przewodniczący, co pan na to? Sylwester Pawłowski. Myślę, że to jest nadużycie ze strony tego mówcy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zarówno dzisiejsi działacze Prawa i Sprawiedliwości, jak i również Platformy Obywatelskiej przypisują sobie te same korzenie solidarnościowe. A przypomnę, i to jest drugi element, że punktem wyjścia dla powstania Solidarności i stworzenia olbrzymiego, bo ponad 10-milionowego ruchu społecznego, to były te wartości, o które dzisiaj się walczy w Białymstoku. Między innymi, czyli to była równość, to była solidarność, to było wspieranie słabszych, to była pomoc potrzebującym i etos Solidarności gdzieś tam po drodze został zagubiony, zarówno przez rządzących, jak i również przez tych, którzy się dystansują dzisiaj od wspierania tego typu działań. A przecież to właśnie solidarność, pomoc słabszym, zrozumienie, o równość. Chodzi między innymi tym, którzy uczestniczyli w ostatnim niedzielnym spotkaniu w Białymstoku, jak i również tydzień wcześniej. O nic więcej. I o ten szacunek dla etosu Solidarności sprzed 30 ponad lat, prawie 40, myślę, że warto dzisiaj zabiegać. Szkoda, że twórcy tamtego ruchu dzisiaj, politycy grubego kalibru, można powiedzieć, od tych wartości odchodzą w imię interesów i cynicznego podejścia do sprawy z bieżących, wynikającego potrzeb. Piotr Apel, panie pośle, ma pan podobne zdanie? Czy to był rzeczywiście wiec polityczny? Bo żyjemy w takich czasach politycznych, czy doprowadziliśmy jako politycy do takiej sytuacji, kiedy problem, który nie powinien być polityczny, tym politykę zaczęło dotykać. I my jako politycy nagle okazuje się, że jesteśmy strażnikami moralności, jesteśmy strażnikami czyichś pomysłów erotycznych i tak dalej, co jest absurdalnym i absolutnie niezgodne z naturą, bo 98% społeczeństwa, czy 96%, dobrze wie, jak wygląda tolerancja. I tę tolerancję stosuje. I 2% czy 3% z osób, które nie akceptuje, albo które chce pójść dalej, nie może doprowadzać do tego, że ta wojna czy ten konflikt zostaje przekazywany coraz dalej i dalej. Więc ja martwię się bardziej tym, że o rzeczach oczywistych, czyli ktoś, kto atakuje, jest przestępcą, my toczymy. Czy ktoś, kto chce manifestować, ma do tego prawo, o rzeczy oczywiste tworzymy wokół tego konflikt i oś sporu. I że to jest dla mnie absurdalne, że rzeczy, które naprawdę są proste, bo każdy ma prawo demonstrować, bo każdy, kto atakuje, wszystko jedno z jakich powodów, chce pan powiedzieć, że my dopisujemy politycy, dopisują do tego ideologię? Całą historię i tworzymy wokół tego oś sporu. Oś sporu, która jest absolutnie niepotrzebna i tworzy tylko i wyłącznie jeszcze większe podziały, jeszcze większe konflikty. A naprawdę to wszystko jest do załatwienia i większość społeczeństwa wie, jak to zrobić. Wie, jak to zrobić, jak stosować w praktyce tolerancję. Tadeusz Woźniak, panie pośle. Że przed chwilą pan przewodniczący, w moim przekonaniu, dopuścił się poważnego nadużycia. Pan, nie wiem, czy pan był kiedykolwiek w Solidarności, w NZS-ie. Ja byłem przewodniczącym uczelnianym Niezależnego Stowarzyszenia Studentów. Działałem w podziemiu. Jako student nie mogłem być w Solidarności, ale byłem w tej Solidarności podziemnej.
I Solidarność nie walczyła o to, żeby ktoś wyśmiewał Kościół, żeby ktoś znieważał święte symbole, znaki, żeby ktoś odprawiał jakąś przedziwną paramszę na paradach osób homoseksualnych. Myśmy walczyli o wolną, niepodległą Polskę, o Polskę sprawiedliwą, o Polskę rzeczywiście, gdzie ci ludzie, którzy są tym zdrowym trzonem narodu, żeby nie byli ciemiężeni przez komunistów, żeby nie sadzano nas do więzień, wie pan, i żebyśmy mogli swobodnie mówić o tym, co chcemy. A co do słów... To ja wejdę słowo, panie pośle, mogę? Proszę. Ale Solidarność chyba też walczyła o taką Polskę, żeby można było manifestować i żeby na tych manifestacjach być bezpiecznym, prawda? Tak jest. Chyba. Ja jestem zdania, że jesteśmy krajem praworządnym, mimo że nasi konkurenci polityczni próbują udowadniać całemu światu, że tak nie jest, że w Polsce łamane jest prawo, że w Polsce łamana jest konstytucja, co jest absolutną nieprawdą i szkodzi naszemu dobremu imieniu, także poza granicami naszej ojczyzny. I rzeczywiście, ja mogę się nie zgadzać z genderyzmem. Ja mogę, idee głoszone przez osoby tak zwane LGBT, albo czy LGBT queer. Natomiast jeżeli mają demonstrację jakąś legalną, to proszę bardzo. Tylko ja nie chcę też, żeby na tej demonstracji były jakieś zjawiska obsceniczne. Jeżeli... No ale chyba w Białymstoku żadnych zjawisk obscenicznych nie było, prawda? W Białymstoku akurat nie, ale widzieliśmy wiele tego typu parad. I ręczę panu, że gdyby pan wyszedł na ulicę na przykład w stringach jedynie, to by pana pierwszy policjant czy pierwszy patrol by pana zgarnął, ponieważ jest to zabronione prawem, ponieważ pan szerzy zgorszenie. Jeżeli ci ludzie właśnie szerzą zgorszenie, patrzą na to młodzi ludzie, patrzą na to dzieci, patrzą na to osoby, które się z takim zachowaniem nie zgadzają, to po prostu tego typu sceny są niedopuszczalne. Natomiast co do samych tych marszy, odbyło się ich 15. Będzie jeszcze 8. 23 marsze teraz w tym czasie. Mówi pan o marszach równości, tak? Tak, o marszach równości mówię. Przecież jest to ewidentna prowokacja. Tak samo jak bezczeszczenie symboli chrześcijańskich. Chodzi o to, żeby ludzie, katolicy, Polacy, nawet polscy patrioci, bo jak widzimy flagę nie biało-czerwoną, tylko biało-tęczową z orłem na tęczowej tarczy, to przecież nie jest to polska flaga. I każdy, kto jest patriotą, ma prawo się oburzać, że także takie symbole narodowe są tam bezczeszczone. I mamy się prawo oburzać, ale nie mamy prawa rzucać kamieniami. Na chuligańskie zachowania, panie redaktorze, szanowni państwo, nie ma naszej zgody. Dlatego też i policja, i słyszeliśmy liczne wypowiedzi osób piastujących wysokie urzędy w rządzie, no mówią o ministrach czy premierze, którzy wprost mówili, nie ma i nie będzie zgody na chuligaństwo i nie ma i nie będzie zgody na przemoc wobec nikogo. Artur Dunin, Platforma Obywatelska. Dlaczego polityków Platformy nie było na tym wiecu poparcia w Białymstoku? No, to nie jest problem, panie redaktorze, szanowni państwo. Problem jest to, że doszło Dla niektórych polityków, którzy tam byli, to jest problem. Chodzi o to, że dzisiaj PiS rozciera parasol ochronny nad bandziorami. To jest nieprawda. Ale panie redaktorze, nie przerywamy sobie, tak. Nie przerywałem, proszę. Ale nie przerywałem, panie. Ale bardzo bym prosił. Ale ja mogę panie, w ogóle nic nie powiedzieć. Pan zdenerwowany, tylko proszę się uspokoić. Ale ja jestem spokojny, tylko Artur Dunin cały czas przerywa. No, cały czas, no dobrze. Dziękuję bardzo. I to jest problem. My musimy pamiętać o ludziach, którzy tam się zebrali w pokojowej manifestacji, a zostali zaatakowani przez bandytów, którzy jeszcze byli instrukcje dostawali od radnych z PiSu. No nie wiemy dokładnie, czy dostawali instrukcje. A oczywiście tak. Byli tam radni PiSu, ale nie słyszymy, o czym mówili, no, prawda? Dobrze wiemy, możemy zakłamywać rzeczywistość, oczywiście, że tak. Natomiast powiem tak, dzisiaj jest problem w tym, że przyzwolenie PiSu na takie zachowania jest. Przypomnijmy sobie wypowiedź pani Beaty Mazurek, jeszcze wtedy rzecznik rządu, przepraszam, nie rządu, a Prawa i Sprawiedliwości, gdzie w Radomiu, przypomnijcie mi państwo, został napadnięty, skopany człowiek z KOD-u i pani Mazurek, no
jaką wypowiedź dała? No, że no ona się z tym nie zgadza, ale rozumie. No, przepraszam bardzo, jak to nie jest przyzwolenie? Co jest gorsze? Że tak naprawdę Ziobro jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny dzisiaj umarza, tak naprawdę nie wszczyna postępowania w stosunku do ludzi, którzy uczestniczyli w festiwalu Orle Gniazdo. Nic się z tym nie dzieje. Chociaż wszyscy, jak ci, którzy oglądali program, widzieli te twarze. Dzisiaj jest to odrzucane. Dalej sytuacja związana z prokuratorą generalną. Bardzo proszę, kolejna sprawa w Katowicach. Człowiek, który tam wieszał portrety, zdjęcia europosłów Platformy Obywatelskiej, był w rządzie PiS-u. Kolejne, zgoda na takie postępowanie, na ten parasol ochronny. Czyli pan uważa, że... Kolejna rzecz. Człowiek, który wywodzi się z Białegostoku, z narodowców, zostaje wiceministrem. To są rzeczy, które świadczą o tym. Zresztą wypowiedź pani minister MSWiA też nastąpiła, zdaje się, po 48 godzinach. Pan premier też po 48 godzinach dopiero zareagował na tą sytuację. To o tym powinniśmy rozmawiać, że nie ma przyzwolenia również Platformy Obywatelskiej na takie zachowanie bandytyzmu i pozwolenie na to, żeby ci bandyci atakowali i kogokolwiek, poseł, bo liczy się człowiek. Poseł Piotr I to Polak. Jest najważniejsze, żeby każdy człowiek mógł, bo o to walczyła między innymi Solidarność, o czym pan redaktor również wspomniał, żeby mógł manifestować swoje poglądy. Dzisiaj nie ma takiej możliwości, bo bandyci wychodzą na ulicę i to demolują. Poseł Piotr Polak. Nie, no to jest całkowite pomieszanie z poplątaniem. To ja wypowiedź z pana posła Dunina. Ja nie wiem, czy pan poseł był w zbyt wielu, już brał udział dzisiaj w programach czy debatach i przekazy mu się dnia pomyliły, a może rzeczywiście... Nie, nie trzeba przekazy, to panie, ale nie proszę nie przerywać w tym momencie. Ale nie przerywajmy sobie. Ale panie Arturze, albo no dzisiaj mamy niekorzystne warunki atmosferyczne i być może ocena realnej rzeczywistości, panie pośle, tak jest być. Nieadekwatna całkowicie do rzeczywistości. Więc absolutnie nie ma mowy o jakimś parasolu ochronnym Prawa i Sprawiedliwości nad tymi przestępcami, tymi brutalami, którzy w sposób niewłaściwy, nieodpowiedzialny, niegodny zachowali się w stosunku do legalnej demonstracji, z którą się możemy zgadzać bądź nie. Ja się z całym tym ruchem LGBT się absolutnie nie zgadzam, ale ponieważ demonstracja była legalna, miała prawo się odbyć i ilość policji, ilość środków, jakie tam były, bezpieczeństwa zagwarantowane ze strony właśnie rządu, świadczy o tym, że poważnie rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje ochronę takich manifestacji. To, że się znaleźli tacy ludzie odpowiedzialni, to jest inna kwestia. Oni są już wszyscy rozpoznani, są w stosunku do nich... Dostali mandaty po 500 zł. W stosunku do nich prowadzone jest śledztwo, będą zarzuty prokuratorskie. Proszę być spokojni, wszyscy poniosą konsekwencje. Czy ci radni Prawa i Sprawiedliwości miejscowi także poniosą konsekwencje? Nie wiem, jeśli uczestniczyli i są rozpoznani jako sprawcy, to zapewne. Tak, bo nie ma dla nikogo wyjątku i nikt nie będzie świętą krową, nawet jeśli to byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy oni rzeczywiście tam w sposób taki niegodny się zachowywali, bo nie ma dla nikogo usprawiedliwienia, nie powinno być nie powinno być takich działań podejmowanych. Jeśli demonstracja miała się odbyć, to miała się odbyć w sposób jak najbardziej bezpieczny. A to, że prowokacyjne zachowanie niektórych uczestników tej demonstracji było, to ewidentnie widzieliśmy. To, co mówił, ale proszę nie przeszkadzać, to, co mówił poseł Woźniak, tak? Haniebne godło i symbole narodowe, tak? Polskie. Chociażby w dniu dzisiejszym bodajże, tak? Symbol Powstania Warszawskiego to jest zbezczeszczony przez jednego, nie wiem, czy kim poseł jest. Poseł Platformy Obywatelskiej. No już chyba jest posłem, tak, PO, KO. Więc w klubie pokoju. Pan Misiło. Pan Misiło w sposób haniebny zlekceważył powstańców warszawskich przed dniu rocznicy Powstania Warszawskiego wybuchu, więc
Takie są rzeczy, musi pan to, panie pośle, uderzyć się w piersi, przyznać, są niepotrzebne, jak i niepotrzebna jest symbolika tęczowa na tle godła narodowego, czy symboli naszych religijnych. Absolutnie takie zachowania nie powinny mieć miejsca. Wisiak... I to prowadzi do takich sytuacji, to była prowokacja. Włodzimierz Wisiak, panie przewodniczący, czy pan się spodziewał, że taka będzie narracja kampanii wyborczej przed jesiennymi wyborami? No, proszę państwa, jesteśmy w kampanii, tu każdy temat jest dobry dla opozycji, który po prostu wywołuje jakieś emocje i wiąże się z tym, że można w jakiś sposób obóz rządzący atakować. Proszę państwa, uważam tak, no haniebne zachowanie tych nieodpowiedzialnych ludzi i tu nikt z nas siedzących po prawej stronie pana redaktora pół słowa nie powiedział, że zgadza się z takimi zachowaniami. Nie, wręcz przeciwnie. Również podkreślamy to, mimo że się nie zgadzamy, jak tu jesteśmy z poglądami głoszonymi z tymi uczestnikami legalnej demonstracji, bo ona była legalna, no to jeżeli wszystkie prawem tutaj obowiązki wypełnili, to mieli prawo do ochrony i taką ochronę po prostu policja zapewniła. No niestety dużo agresji po stronie osób, które się z tymi demonstratami nie zgadzają, wywołała takie, a nie inne skutki, ale reakcja zarówno strony rządowej, jak i policji jest jednoznaczna i negatywnie oceniająca te zachowania. Natomiast podkreślanie tego tematu, no to jest sposobem na zaistnienie w kampanii wyborczej, ponieważ tak naprawdę my, mówię o Zjednoczonej Prawicy, od dawna właściwie mamy przesądzone, kto jest w naszej koalicji startującej do wyborów parlamentarnych. Od początku lipca w Katowicach głosimy swój program. Po drugiej stronie ani nie ma list, ani nie ma programu. Cały czas jakieś przepychanki. Kto z kim i dlaczego. I mówi się o koalicji, jak potem po prostu przyjdzie co do czego, to się okazuje, PSL nie będzie w żadnej koalicji, tylko jak chcecie do nas, to musicie pod firmą PSL-u. Będzie, proszę państwa, będzie to samo z Platformą i tak dalej, nie, nie, i tak nie. dalej. Idziemy jako Koalicja Obywatelska. Proszę państwa, zobaczymy, jak będziecie szli. Na razie to jeszcze nie idziecie, bo się nie poukładaliście we własnym obozie po prostu tutaj koalicyjnym. Chce pan powiedzieć, że te ideologiczne sprawy to taka... Ale oczywiście, temat zastępczy. Panie redaktorze, i tu... no. My możemy dyskutować, czy to jest zastępcze, czy to nie jest zastępcze. Zwróćmy uwagę, co było w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Wystąpienie pana Jędrzejewskiego, prawda? To przyklaskiwanie przez pana Donalda Tuska, czy nawet no pana Kosiniaka. No klaskał, klepał go po plecach. Także, no także po prostu no to jeszcze bardziej wyraził swoją aprobatę, niż jakby klaskał. W każdym bądź razie, proszę państwa, i to się zemściło dla opozycji. Przegrali z Kretesem i podejrzewam, panowie, jeżeli chcecie z nami rywalizować, przedstawcie swój program wyborczy dla mieszkańców. Podpinacie się teraz, podpinacie się, panowie, pod Solidarność, że po prostu ochrona najsłabszych ludzi. Kto realizuje ten program dla najsłabszych ludzi? Zjednoczona Prawica, 500+, umiejscowienie, upodmiotowienie rodziny. To wszystko są nasze po prostu działania i wydaje mi się tak, że no, Lewica chciałaby też zafunkcjonować swoim programem, ale Zjednoczona Prawica przez 4 lata zrealizowała w pełni swój program socjalny dla polskich obywateli. Dobrze, zanim Tadeuszowi Woźniakowi oddam głos, to Piotr Apel, potem Sylwester Pawłowski. Przed chwilą słyszeliśmy, że to Platforma podgrzewa temat LGBT. No, nie, niesamowicie. Bardziej lewicę. No tak, no, ale to nie, dlaczego w TVP Info, które wiadomo jakie ma korzenie, 80% czasu jest poświęcone temu konfliktowi. Dlaczego my naprawdę nie potrafimy powiedzieć, że politycy nie są od tego, żeby zaglądać komuś do łóżka, żeby ustalać jakieś... No to jakieś... Po co politycy o tym dyskutują? No, to jest doskonałe pytanie, bo to nie jest temat polityczny.
to nie jest temat polityczny, a społeczny. Jeżeli ktoś atakuje kogoś dlatego, że jest inny, dlatego, że atakuje, że kogoś jest inny, to jest po prostu przestępcą. I to jest materiał dla prokuratora i dla policji. Koniec, kropka, a nie dla polityków. Przecież wszyscy, jak to się zgadzamy, co do jednego, że ktoś, kto dopuszcza się czynu ataku, niezależnie od zabronionego. Poglądów, zabronionego, jest po prostu przestępcą i powinien trafić do więzienia i być stosunkowo... I koniec, koniec dyskusji. Nie musimy dyskutować na temat tego, czy bardziej, czy mniej. Nie. Sprawdźmy po prostu, jak wygląda skuteczność policji i oceniajmy ewentualnie policję i tą, kto jakie zostały wyciągnięte konsekwencje dokładnie. Wobec sprawców. No możemy zobaczyć, jakie zostały wyciągnięte konsekwencje wobec tych, którzy byli nagrani przez jedną ze stacji. To był taki koncert Orle Gniazdo bodajże. Tak. Neofaszystowski koncert, którym hajlowali. W ogóle było coś strasznego. No, niestety prokuratora umorzyła śledztwo. Niestety prokuratura stwierdziła, że nie jest w stanie znaleźć nikogo z organizatorów, nikogo z uczestników. I to napawa pewnym niepokojem, bo ja bym chciał, tylko żeby... Tylko wie pan, po prostu... panie pośle, że takie tematy i takie dyskusje budzą dużo emocji, prawda? No tak, ale może to, na tym politykom... Ale to nie dyskutujmy o tym, że kto bardziej albo kto mniej, tylko dyskutujmy o faktach. Jeżeli nie ma, jest zbrodnia, nie ma kary i nie ma winnego, no to jest to problem. Jest i to jest większy problem niż to, czy są maszy dużo, mało, duże, małe, czy średnie. Naprawdę to jest trzeciorzędne wobec skuteczności prawa. Bo my jako politycy powinniśmy szczególnie uwagę i taką energię poświęcić na skuteczności realizowania prawa, żeby nasze prawo było pewne, że jeżeli ktoś popełni zbrodnię, popełni przestępstwo, to zostanie ukarany. Koniec, kropka. SLD Sylwester Pawłowski. No dzisiaj rządzący są mistrzami mistyfikacji i kamuflażu. To lepiej to im wychodzi niż kameleonowi. Przed wyborami samorządowymi skutecznie schowano Macierewicza i odstąpiono od smoleńskich różnego rodzaju krucjat, bo to się już przejadło i nie było strawne przez mieszkańców naszego kraju, przez naród. Przed wyborami parlamentarnymi do Europarlamentu straszono euro jako elementu, który może szkodzić rozwojowi gospodarki polskiej i z euro, powiedziałbym, parlamentu czyniono straszak, że tylko my jesteśmy gwarantem, myślę o Zjednoczonej Prawicy, by przed złą Unią ustrzec naród. Przed wyborami do Sejmu, które przed nami, straszy się Polaków przedstawicielami LGBT. Straszy się w ten sposób, że uważa się, że niedługo nie tylko będą małżeństwami homoseksualnymi, ale również będą adoptować dzieci. Dobrze, że nie mówią, że porywać będą dzieci, bo przecież to jest normalnie, w normalnej głowie się nie mieści. Ten element strachu dla ludzi, którzy podlegają indoktrynacji przez pierwszy i drugi, a zwłaszcza trzeci program telewizji polskiej, no mamy do czynienia z naprawdę z olbrzymią krucjatą wymierzoną i to przeciwko obywatelom LGBT. I to panie przewodniczący, ale to przecież nie PiS organizuje marsze LGBT, właśnie, marsze równości. To tylko... właśnie prawica, panie redaktorze, podgrzewa cały czas. Proszę zwrócić uwagę, o czym mówił pan poseł Apel. Jeżeli 3/4 albo 2/3 materiałów w telewizji publicznej to jest nic innego jak tylko straszenie i opowiadanie, jak to przedstawiciele LGBT stanowią olbrzymie zagrożenie dla polskiego społeczeństwa, to nic innego jak wywoływanie znowu atmosfery strachu wśród obywateli. Pójdą do wyborów, no bo jedyną ostoją, która stoi na straży, powiedziałbym, przestrzegania prawa, jest Prawo i Sprawiedliwość. A zapominają no, tak panowie, nie. że w ślad za słowami nie idą czyny. Tadeusz Wojtkowski. Jeżeli jesteście w państwie praworządnym, a pytam się, a kto łamał konstytucję? Czego dotyczył wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Komuniści przez cały okres swoich rządów. A nie jest łamaniem prawa wykorzystywanie samolotu dla celów osobistych, samolotu służbowego? No jest łamaniem prawa. Ja nie a wy wiem. Mówicie, że to jest wszystko w kategoriach przyzwoitości się mieści. Ludzie, którzy sobie kupowali z karty magnetycznej rządowej, ale sobie perfumy, podawali się następnego dnia do dymisji. A wam to nie przeszkadza, bo to jest norma. W naszym pytaniu to jest norma. Poseł Tadeusz Woźny. Proszę Państwa, no przecież od wyborów do Parlamentu Europejskiego mamy do czynienia non-stop z prowokacjami, gdzie wykorzystuje się właśnie, no
te osoby homoseksualne, te osoby, które mają problemy wewnętrzne, które no, mają problemy tożsamościowe i tak dalej. Zwróćmy ale uwagę. Ale ja słyszę po tamtej stronie, że wam pasuje. Ale czy mógłby pan pozwolić? To ja pana bardzo proszę i przywołuję do porządku. Egzorcysta następny się ujawnił. Proszę państwa, przez pierwszy użył tego pan Trzaskowski, ogłaszając warszawską kartę LGBT+. To już wywołało pewne reakcje, komentarze i tak dalej. Następnie głos zabrał pan Rabiej, wiceprezydent Warszawy, który powiedział, że najpierw będziemy was oswajać z tym problemem, potem wprowadzimy związki partnerskie, potem wprowadzimy małżeństwa homoseksualne, ale celem docelowo jest adopcja dzieci. No, trochę go schowano, trochę go tylko usunięto. Ja wrócę do tego, co tutaj mówi dzisiaj Piotr Apel. Czy rzeczywiście to jest temat na kampanię wyborczą? Ale to przecież Lewica to wywołuje. To ale jeżeli nie jest to problem polityczny, to proszę panów, a co miał na myśli przewodniczący Wiosny, który krzyczał tam do tego tłumu, zwyciężymy, szanowni, z kim oni walczą, z kim oni zwyciężą, o co oni zabiegają, bo ja na przykład nie rozumiałem tego hasła. Tak samo jak nie rozumiałem tych przytulanek, tych przekazywania sobie znaków pokoju i innych rzeczy. Na przykład z panem Włodzimierzem Czarzastym, który sam o sobie mówi, że jest starym komuchem i był czynnym funkcjonariuszem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kiedy w latach 80. Ale czy pan pozwoli? Ale czy pan może się powstrzymać? Ambasadora. W drugiej połowie lat 80. była wielka operacja Hyacynt prowadzona przez Służbę Bezpieczeństwa przeciwko osobom homoseksualnym. 11 tysięcy teczek, 11 tysięcy akt operacyjnych wykorzystywanych do dnia dzisiejszego w celach szantażu i innych, a oni się obejmują i mówią solidarność i zwyciężymy, wie pan. Jedno zdanie, poseł Polak i zmieniamy temat. Tak, bo to szkoda czasu na ten temat. Ja tylko powiem, że tak samo LGBT jest tematem politycznym wywołanym przez szanowną, jeśli tak można powiedzieć, opozycję. Tak samo wcześniej w kampanii euro takim tematem była pedofilia. Tak samo haniebne, bardzo haniebne zachowanie. Tylko sobie przypomnijcie, koledzy posłowie, pan poseł Dunin, jak się zachowaliście na sali plenarnej, gdy skutecznie zawalczyliśmy z tym haniebnym czynem, z pedofilią. Czym żeście zawalczyli? A z zaostrzeniem ustawą zagłosował pan? Proszę się przyznać, a kartę to się schowało, czy się wyszło z sali? Żeby właśnie, proszę mi dać odpowiedzieć. Ale nie mi proszę nie przerywać. Baliście się skutecznie tym tematem zająć. Zaraz. Z wielką przyjemnością. Więc tak samo jest temat pedofilii, był wykorzystany w sposób haniebny przez niektóre stacje telewizyjne, przez niektórych redaktorów, jak i teraz jest LGBT wykorzystywane. I to jest takie moje zdanie. Artur Dunin i zmieniamy temat. Tak jest. Odpowiedź na... Z wielką przyjemnością. Głosował pan? Ale mogę odpowiedzieć? Z wielką przyjemnością odpowiem na to. Wrzuciliście ustawę, która podobnież przez wiele miesięcy była szykowana, dopieszczona. Ale niech pan powie, ostatnie, pan ale, głosował, ale, no. ale proszę mi dać odpowiedzieć, panie Włodzimierzu. Czy wyszedł pan z sali, czy nie? I co się dzieje? Ustawa jest tak przygotowana, że 40 poprawek wpływa do Sejmu. Wrzucone są dwie poprawki, które dotyczą faktycznie spraw pedofilii. Które nie rozwiązują, bo tak naprawdę ustawa, którą była wcześniej przyjmowana i tutaj, w tym studiu też powiedziałem, głosami PiS-u, gdzie można było wykorzystać sytuację taka, która się właśnie była opisana przez braci Sekielskich. Czy ja mogę odpowiedzieć? Tylko chciałbym, żeby pan powiedział, czy pan głosował, ale, czy nie. Nie, kochani, bo nie, właśnie to jest wasza retoryka. Ustawa, która zmieniała jeszcze inne 170 innych artykułów, które dawała znowu Ziobrze wiele uprawnień i możliwości działania nawet wstecz. Czyli nie głosował pan. Ale oczywiście, że nie głosowałem za bublem prawnym. Ale powiem jeszcze więcej. Ta ustawa powędrowała, tak świetnie przygotowana i przegłosowana przez PiS, powędrowała do Senatu i z Senatu wraca, uwaga, szanowni państwo,
42 poprawki. Mhm. 42 Dobrze. Poprawki. Chodziło nam o to, czy pan głosował, czyli czy nie głosował. Ale trzeba powiedzieć dlaczego. Nie głosował, ale już pan powiedział. Bo ta ustawa jest jednym wielkim bublem prawnym. Warto tylko przypomnieć, Dobrze. Że pan Dunin kiedyś zgłosił Radio Łódź Barometr. Tak, jestem z tego dumny. Poniedziałek, 29. Nie, ale panie pośle. O, właśnie, panie pośle. To w takim razie ja jeszcze odpowiem na to pytanie. Ale nie kłóćmy się. Słuchajcie pana redaktora. Ponieważ wy cały czas puszczacie oko ustawa do tych, do tych środowisk i próbujecie obchodzić te wszystkie dobrze, już pan zagadnienia. Skończył, tak? Tak, tak. Nie, bo chodzi wam o jedno. Dobrze. Chcecie zyskać to środowisko, bo ustawa to jest 4,5% obywateli polskich, wiem. Tylko krótko proszę odpowiedź, bo chciałem jeszcze o kampanii wyborczej porozmawiać. Ustawa o związkach dotyczyła osób, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego. Ale Chcę państwu powiedzieć, że ile dzieci rodzi się, takie pytanie panom zadam, ile dzieci rodzi się poza związkiem małżeńskim? 25%. 37, szanowny panie. 37. Więc to jest, ustawa była, bo to, co również ja mówiłem wcześniej, ale również podchwycił to pan poseł Piotr Apel, że poseł nie może być sumieniem narodu. Poseł jest od tego, żeby stanowić prawo i żeby obywatele naszego kraju, Polki i Polacy, mogli korzystać z tego prawa, a nie to prawo małżeństwa jako trwały związek kobiety i mężczyzny. Przeciwko tym ludziom, panowie. Przekazywanie życia, wie pan, a nie wszyscy dla jesteśmy różni, ale wszyscy jesteśmy równi. I o tym trzeba pamiętać, panowie. Szanowni posłowie rządzącej koalicji. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy troszkę na temat kampanii wyborczej i różnego rodzaju koalicji, nie koalicji porozmawiać. Zacznę od Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz 15. Wcześniej nagrana wypowiedź posła Pawła Bejdy dla radiowej Trójki. Proszę, posłuchajmy. Te parę dni zostawiamy jeszcze sobie, żeby domówić te szczegóły, aczkolwiek bardzo istotne. Natomiast tutaj nikt nie mówi o tym, żeby ktoś komuś zabierał jestestwo, dlatego że my sobie zdajemy z tego sprawę, że na przykład po wygranych wyborach, w sensie tym, że jeżeli będzie dobry wynik dla nas wspólnie, no to zdajemy sobie później sprawę z tego, że Kukiz 15 założy swój klub i Polskie Stronnictwo Ludowe też założy swój klub, które te kluby będą współpracować. Także tutaj nie ma mowy o tym, żeby ktoś kogoś wykluczał, czy żeby ktoś komuś zabierał szyld partyjny. Naczelny Komitet Wykonawczy zbiera się w ten czwartek i będą decyzje podejmowane, a potem akceptuje to Rada Naczelna. W związku z tym mamy jeszcze chwilę czasu na to, żeby między innymi o tym porozmawiać. Na Naczelnym Komitecie Wykonawczym Władysław Kosiniak-Kamysz po prostu przedstawi te wszystkie tematy związane z rozmowami, z ustaleniami, z propozycjami i będziemy do tego się odnosić. Poseł Paweł Bejda, Piotr Apel, Kukiz 15. No, rozmowy trwają, czy już zdecydowanie... Nie, no rozmowy trwają i cały czas widzimy potrzebę tego, by stworzyć jakiś centrowy, mocny blok, będący pewną równowagą i takim stabilizatorem tej coraz bardziej roztrzęsionej sceny politycznej, takiej coraz bardziej spolaryzowanej. Musi być jakieś ugrupowanie, które będzie stabilizować te wszystkie odchyły w jedną czy w drugą stronę na rzecz po prostu myślenia o dobrym prawie, o dobru obywateli, a nie dobru poszczególnych ugrupowań. Czy kandydaci Kukiz 15 mogą iść do tych wyborów pod szyldem Polskiego Stronnictwa Ludowego na listach tego ugrupowania? Jest to możliwe i nawet bym powiedział, że w niektórych przypadkach prawdopodobne bardzo. Bo słyszałem, że zatracicie swoją tożsamość, jeżeli tak będzie. Kukiz 15 jest ugrupowaniem innym niż znane do tej pory i nieraz pokazaliśmy, że potrafimy inaczej prowadzić politykę. Sam fakt, że nie jesteśmy partią, sam fakt, że nie mamy dyscypliny, to wszystko jest pewnym nowum, bo my wierzymy po prostu w mądrość wyborców, a nie tylko w mądrość. W czwartek się wszystko rozstrzygnie na Radzie Politycznej PSL-u? Myślę, że na dniach będzie wiadomo, nie wiem czy w czwartek, czy ale w tym tygodniu myślę, że już taką wiedzę będziemy mieli. To Platforma Obywatelska Grzegorz Schetyna ma być jedynką listy Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, a liderki Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka, pierwsza w Łodzi, druga w Gdyni. O obsadzie list wyborczych koalicja ma dyskutować jutro, zarząd o godzinie 13.00.
Z rozmów z Platformą wynika, że ustalona została już duża część jedynek list wyborczych. Wiadomo, że stołeczną listę, tak jak mówiłem, otworzy Grzegorz Schetyna. Kolejne pozycje na tej liście mają zająć posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska, poseł Michał Szczerba i była wiceszefowa SLD Katarzyna Piekarska. Czy liderka Nowoczesnej rzeczywiście, Katarzyna Lubnauer, otworzy listę w Łodzi? Panie pośle, Artur Dun. Jeżeli pan pozwoli, nie zaprzeczę, nie potwierdzę. Poczekajmy do zarządu krajowego. Rzeczywiście wszystko rozstrzygnie się jutro we wtorek? Zobaczymy. Ale te listy już są tak, szkielety list, przygotowane? Szkielety list są przygotowane, jesteśmy gotowi, natomiast jeszcze parę szczegółów musimy dograć i jeżeli będzie ta informacja, że jesteśmy już dograni w całości, we wszystkich okręgach wyborczych, taką czy informację... jest sztywny podział pomiędzy ugrupowania, które tworzą Koalicję Obywatelską odnośnie list na miejsce? Jak pan zauważył, jesteśmy jedyną na razie koalicją startującą pod szyldem koalicji. Koalicji Obywatelskiej, czyli te 8 magicznych procent. Bo PiS, przypominam, idzie pod szyldem PiSu, tam nie ma żadnej koalicji. Tam się Jarosław podobnie Kaczyński może być z PSL-em i Kukiz 15. Nikim nie liczy. PSL też z tym dodatkiem, niby Koalicja Polska pójdzie prawdopodobnie pod swoim szyldem, czyli PSL-u. No zobaczymy, jak postąpi Lewica, ogólnie mówiąc. Natomiast tak, szanujemy się nawzajem. Wszystkie podmioty polityczne tworzące Koalicję Obywatelską są między sobą, mają duży szacunek i stąd takie, a nie inne rozmowy i stąd jeszcze pewne... Ale jest możliwy ten wtorek? Czyli jutro? Tak jak mówię, no jeżeli się wszystko uda, to całkiem możliwe, że a duże tak. Duże natomiast... są te animozje? Może się nie udać? Ale nie, to nie chodzi o animozje. Uh-huh. Chodzi o szczegóły, ale jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach jeszcze. Natomiast mam nadzieję, że jeżeli nie we wtorek, to na pewno do końca tego tygodnia. Tak. Katarzyna Piekarska rezygnuje z członkostwa w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, rzeczniczka prasowa Sojuszu Anna Maria Żukowska. Panie przewodniczący Sylwester Pawłowski, żałuje pan? Pani Katarzyna Piekarska wraca do korzeni. Przypomnę, że była transferem Unii Wolności w rządzie Leszka Millera, przechodząc do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie przeszkadzało to wtedy i również nie przeszkadza dzisiaj. Wychodzimy z założenia, że każdy obywatel RP ma prawo do decydowania o swojej przynależności politycznej. Skoro tak zdecydowała, szanujemy to i nasze drogi się rozchodzą. Natomiast to wcale nie oznacza, że inni działacze sojuszu, widząc potrzebę zjednoczenia lewicy, skupiają się na tym zadaniu i chcą, aby po raz pierwszy od kilkunastu lat, od 2000 dokładnie drugiego roku, bo wtedy mieliśmy do czynienia z utworzeniem SDPL-u, potem Partii Demokratycznej. Lewica miała to nieszczęście w swojej historii ostatnich 20 lat, że bardziej się dzieliła niż łączyła. I ten proces, który się dokonuje dzisiaj, jest z korzyścią dla lewicy, ale przede wszystkim jest z korzyścią dla elektoratu, bo nie da się ukryć, że dobrze. Elektorat oczekuje lewicy. To czy pan może dzisiaj powiedzieć, jak będzie wyglądał ten blok? Czy to te ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia i Partia Razem pójdą jako koalicja wyborcza do tych wyborów? Czy pójdą Wiosna i Razem pójdzie na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej politycy? Każdy z tych wariantów ma swoje plusy i minusy. Minusem chodzi o próg wyborczy przede wszystkim. Minusem dla decyzji o wspólnym komitecie koalicyjnym jest ten 8-procentowy próg wyborczy, co od razu pozwala nam sięgnąć do historii sprzed niespełna 4 lat i napawać może obawami. Ale przypomnę, że wtedy sytuacja lewicy była odmienna od tej, którą mamy dzisiaj. W moim przekonaniu trzy warianty, które brane są pod uwagę, SLD jako partia wiodąca, Komitet Wyborców jako stowarzyszenie idące w ślady Pawła Kukiza i ugrupowania Kukiz 15, a ewentualnie koalicja złożona z trzech podmiotów wiodących, czyli Partii Razem, Wiosny i SLD. To są te trzy warianty, które dzisiaj są przedmiotem naprawdę merytorycznych dyskusji. Do czego jest najbliżej?
W moim przekonaniu najbliżej jest do koalicyjnego komitetu wyborczego trzech formacji, Razem, Wiosna, SLD. I trzeba rzucić wyzwanie nie tylko działaczom tych ugrupowań, ale przede wszystkim wyjść tym elementem na zewnątrz do elektoratu, bo nic tak nie łączy jak i nie wywiera pozytywnych emocji u wyborcy, jak fakt, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy się wspierają, uzupełniają, którzy dają ofertę połączonej siły lewicy, a nie pojedynczych jej ugrupowań. Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Porozumienie. To już wiemy, że pójdziecie i jak pójdziecie do wyborów. Tylko panowie, kiedy poznamy te pozostałe nazwiska, bo jedynki też już znamy na tych listach, kiedy poznamy pozostałe nazwiska? W najbliższym czasie. Tadeusz Woźniak. Co to znaczy w najbliższym czasie? W najbliższym czasie, no myślę, że to jest kwestia kilku dni. Natomiast no, nieoficjalnie wiele wiemy, natomiast no, nie jest to czas, żebyśmy także dzielili się tą wiedzą. Nie jesteśmy rzecznikami partii. No ale nie jest chyba to tajemnicza wiedza, pan, prawda? To odrobina tej tajemniczości to zawsze się przyda. Ale już tak na Piotr poważnie. Gliński, pan wicepremier Piotr Gliński z Łodzi, Anna Lichocka z Sieradza. Tak jest. Mamy 2,5 miesiąca do wyborów, jak widzimy, na lewicy przepychanki trwają, PSL... No dobrze, ale ja pytam teraz o Zjednoczoną Prawicę. Czy listy już są zamknięte, trzeba je tylko klepnąć i podpisać? Włodzimierz Fisiak. Myślę, że są w 95%. Mogą być jakieś bardzo drobne, gdzieś tam jakieś zmiany, ale generalnie znamy je. Uważamy, że będą bardzo silne. Słusznie ten wątek pan redaktor podkreślił. Nie będziemy się opozycją zajmować. Niech ona sama się zajmuje swoimi problemami, bo z tych wypowiedzi, którzy wszyscy liderzy tutaj przedstawili, wynika, że tam jeszcze jest wiele sporów i kontrowersji, łącznie z panią Lubnauer tutaj jako liderką łódzkiej listy. I to kolejny taki argument, jak łódzka platforma daje się ogrywać. Najpierw załatwiła panią Skrzydlewską. Teraz no ale podobno rozmowy trwają z panią Skrzydlewską. Zobaczymy, jaki będzie tam efekt tych rozmów. Myślę, że pani Skrzydlewska jest na tyle odpowiedzialną osobą, że powiedziała raz nie, to dotrzyma słowa. Natomiast nie ale o to chodzi. Ale swego czasu pani Lubnauer ograła swojego pryncypała ówczesnego. No właśnie. W każdym bądź razie, proszę państwa, bo tu w kontekście do wypowiedzi pana posła Dunina, to nie jest tak, że tu nikt nie ma nic do powiedzenia. Proszę państwa, myśmy jako Zjednoczona Prawica, nasi liderzy zawarli porozumienie, że idziemy wspólnie do wyborów samorządowych, do eurowyborów i teraz do wyborów parlamentarnych. I wtedy w tym naszym porozumieniu, które było w ubiegłym roku zawarte, wyraźnie było podkreślone, że pozostali członkowie poza tym wiodącym PiS-em, mówię o porozumieniu i Solidarnej Polsce, mają prawo do jednego miejsca w każdym okręgu wyborczym i to prawo zostało dotrzymane. Chcę potwierdzić, że zarówno Porozumienie, jak i Solidarna Polska taką reprezentację mieć będzie. Natomiast co do Porozumienia, powiem tak, no będziemy robić wszystko, aby zabiegać o elektorat miejski. To krótkie pytanie na koniec. Włodzimierz Fisiak startuje? Wiele wskazuje na to, które miejsce na liście? Że będę startował, natomiast miejsca w tej chwili po prostu jeszcze nie ujawnię, bo to... Ale jest takie, bo tak? Bo to dopiero będzie przedmiotem naszych... Tadeusz Woźniak? Tadeusz Woźniak? W zasadzie to skłaniam się ku kandydowaniu, tak. oczywiście mam zamiar... Które miejsce? Ja nie pytam o kandydowanie, tylko o które miejsce na liście. Ale proponowanego miejsca nie zdradzę... Ale też już jest przyszykowane. Piotr Polak? Słyszałem, jakie mamy mieć miejsce. Nie jest żadną tajemnicą. Dobre, właściwe. Nie jest żadną tajemnicą, że komitet nasz polityczny zajmował się tym tematem w ubiegłym tygodniu, wtorek, środa i chyba w czwartek. I zgłoszone kandydatury przez szefów okręgów. Ja jestem z okręgu, taki poseł Woźniak Sieradzkiego. Możemy to powiedzieć, że jesteśmy zgłoszeni. Zresztą wszyscy posłowie są zgłoszeni z tego okręgu sieradzkiego. Przymiarki do list już są, jesteśmy przygotowani. Joanna Lichocka pierwsza, już pan poseł Piotr Polak dwójka, Tadeusz Woźniak trójka. I jeszcze dopowiem, że są jeszcze zgłoszeni również radni i wojewódzcy, także będziemy mieli bardzo silne listy. Nie wszyscy. To pytanie na koniec tylko... Co do miejsc się nie wypowiadamy, dobrze, czekamy. Ja już powiedziałem, drugie, trzecie, Piotr Apel, PSL z Łodzi?
Znaczy, czy będę kandydować w ogóle, to zależy od tego, jak zakończą się rozmowy koalicyjne, czy rozmowy w ogóle z potencjalnymi sojusznikami. Tajemnicza wypowiedź na sam koniec. Poseł PiS Piotr Polak, poseł Platforma Artur Dunin, Solidarna Polska Tadeusz Woźniak, Kukiz 15 Piotr Apel, Porozumienie Włodzimierz Fisiak i Sojusz Lewicy Demokratycznej Sylwester Pawłowski. Dziękuję panom bardzo. Dziękujemy. Dziękuję państwu. Zapraszam. Barometr wyborczy w Radiu Łódź za tydzień po godzinie 20:00. Przemysław Naze. Do usłyszenia.